Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Chciałem dzisiaj powiedzieć słów kilka o tak zwanej bieżączce, ponieważ takie mam ambicje, żeby co jakiś czas wygłaszać pogadanki nie tylko o książkach. Ponieważ ciemne siły ze wszystkich z całą mocą próbują dokonać w Polsce jakichś ponurych zbrodni i to się wyraża w rozmaitych montażach i prowokacjach ulicznych, których ja, jak wiecie Państwo, nie lubię i nie popieram. Uważam, że jak ktoś wychodzi na ulicę, żeby protestować, to sam jest sobie winien. Szczególnie, że wychodząc nie ma zbyt wiele do powiedzenia, ale dzisiaj chciałem, proszę Państwa, pogadać o czym innym. Chciałem porozmawiać o seksie. To jest inspirujący bardzo i ciekawy temat. Ja mam dużo do powiedzenia w tym zakresie, ale to będę to Państwu oszczędnie dawkował. Dzisiaj przeczytałem, że aktorka Katarzyna Warnke, rodem z Grudziądza, wyraziła dezaprobatę na temat oświadczenia, jakie parafia świętej Jadwigi w Białymstoku wydała na temat tego, co się działo wokół tak zwanego Marszu Równości. To jest niesłychanie inspirujące, proszę Państwa. To ta reakcja aktorki Katarzyny Warnke, bo nie, przede wszystkim nie jest zrozumiałe, dlaczego aktorka w ogóle zabiera głos w sprawie oświadczenia parafii, proboszcza z parafii świętej Jadwigi w Białymstoku, który to powiedział, że ci, którzy protestowali przeciwko Marszowi Równości, wyrażali chrześcijańskiego ducha czy coś podobnego. Wiecie Państwo, o co chodzi. Ja nie będę teraz cytował dokładnie tych formuł, bo one są tak naprawdę nieistotne. W każdym razie chodzi o to, żeby się opowiedzieć czy albo doprecyzować, kto tak naprawdę jest depozytariuszem tych emocji związanych z dobrocią, empatią, łagodnością, tak? Bo to o to chodzi. I oczywiście aktorka Katarzyna Warnke próbuje nam powiedzieć, że to tak naprawdę ci, którzy maszerują w Marszu Równości, są depozytariuszami tych szlachetnych, delikatnych emocji. Natomiast ci, którzy tam wyklinają na nich, machają rękami i dopuszczają się rękoczynów, są zwierzętami, którym się nie należy nic. Nawet mnie zawsze zastanawia, co ci ludzie chcą zrobić z tymi kontrdemonstrantami. Krzesło elektryczne, obóz koncentracyjny, dekapitacja, bo ja nie wiem dokładnie. Wszyscy dzisiaj zostali połapani i postawieni przed sądem. No to chyba wystarczy, prawda? Czy co, ręce im poobcinamy? W każdym razie chodzi o to, że chodzi o zawłaszczenie emocji. To jest taki mechanizm propagandowy, socjotechniczny. Trzeba zawłaszczyć emocje, a następnie tymi emocjami wymachiwać, prawda? No co, nikt nie będzie, nie okażesz współczucia płaczącemu dziecku albo pobitej kobiecie, no jak, człowieku? Ale zastanawiające jest, że występuje w obronie tych emocji szlachetnych, dobrych, ciepłych i takich może nawet rodzinnych, bym powiedział. Ale to chyba już bym przesadził. Występuje aktorka Katarzyna Warnke. No bo kim jest pani Katarzyna Warnke? Pani Katarzyna Warnke zrobiła sobie profesję z odbywania stosunków płciowych na wizji. Ja widziałem Katarzynę Warnkę w dwóch filmach. Jeden to był film o Władziu Mazurkiewiczu, słynnym mordercy z Krakowa. I ona tam grała żonę pana Mazurkiewicza, którego grał Andrzej Chyra. I w zasadzie przez cały czas pokazywała się bez ubrania. To był bardzo inspirujący widok. Ale nie zmienia to faktu, że pani Katarzyna Warnke nie jest postrzegana jako intelektualistka, ani też jako specjalistka od szczególnie delikatnych emocji, bo to, co ona pokazuje na ekranie, ma oczywiście silny związek z emocjami, ale tylko w pewnych zakresach z delikatnymi. A dalej już nie. Więc mnie interesuje następująca kwestia. Dlaczego osoba, która zarabia pieniądze za tego rodzaju aktywność, poczuwa się do oceniania postawy proboszcza parafii świętej Jadwigi, którą do tego upoważnił. Ale to nie jest najciekawsze, bo do takich wniosków może dojść każdy. Natomiast proszę Państwa, do kogo adresowane są sceny, w których uczestniczy pani Warnke i do kogo adresowane są filmy, w których ona gra, bo ona gra u Patryka Wegi.
tą niby żonę Słowika czy kogoś tam, gdzie tam no, takie różne stosunki płciowe z jakimiś kosmitami odbywa i pogania ich do szybszej akcji za pomocą śmiechu i pokrzykiwania. To niektórym się może nawet wydawać zabawne. Ale do kogo adresowane są te filmy i ten przekaz, w którym uczestniczy pani Katarzyna Warnke i za który bierze pieniądze? Czy one są adresowane do tych ludzi, w obronie których ona staje, czyli do uczestników Marszu Równości? Oczywiście, że nie. Dlatego, że ci wszyscy ludzie, którzy maszerują w tym Marszu Równości, reprezentują zgoła inną wrażliwość. I oni nie będą oglądać, jak pani Katarzyna Warnke oddaje ciało swe pryszczatemu kosmicie w dresie, czy tam komuś jeszcze, bo ich to nie interesuje z istoty. To jest pierwsza sprawa. A nawet gdyby ich interesowało, to oni tam idą po to, żeby manifestować inny rodzaj wrażliwości. Prawda? No więc, ale do kogoś ten przekaz, ta goła baba jest adresowana. Do kogo? No do kibiców. Prawda? To jest oczywiste. Proszę Państwa, mężczyźni w pewnym wieku, młodzi, ale też i starsi, nie są w stanie obronić się przed takim arsenałem, jakim dysponuje pani Warnke. Ona sobie z tego doskonale zdaje sprawę. Jeżeli sobie nie zdaje sprawy, to ma obok doradcę, który jej powie, że tak jest właśnie. Ten występ, te występy, które ona, przepraszam, daje, są adresowane do kibiców. Są adresowane wprost, powiem, do przeciwników Marszu Równości. Po czym pani Warnke wychodzi, to jest fenomen ciekawy, socjologiczny, być może gdzieś opisany, być może to się jakoś nazywa, może to jest jednostka chorobowa w psychiatrii, jak nie wiem, ja nie wiem. Potem chodzi o to, że wychodzi pani Warnke i zabiera głos, próbując mimo tych swoich ról, jakże wulgarnych, chamskich i brutalnych, wpisać się w tę wrażliwość, którą zawłaszczył Marsz Równości. Ja nie wiem, czy dobrze państwo... Czy ja klarownie wyjaśniam, co tu jest jakością i co wchodzi w zakres aktywów, tak? Czyli chodzi o to, kto będzie dysponował lepszym usprawiedliwieniem na swoją obecność na ulicy, tak? Mamy Marsz Równości i to jest marsz ludzi wrażliwych, świadomych, pięknych wewnętrznie, ale to są ludzie niezainteresowani ciałem pani Warnke. Natomiast ona, robiąc karierę na tym, że pokazuje to ciało bez żadnych dodatkowych osłonek, jest, jakby to powiedzieć, no, narzędziem szantażu seksualnego skierowanym do tych ludzi, którzy są odbiorcami filmów Patryka Wegi, a to są niestety w większości chłopcy z ulicy, którzy kiedy już skończą fascynować się jedną, drugą czy trzecią koleżanką i obejrzą sobie film Patryka Wegi, no to muszą się jeszcze jakoś z tego wszystkiego obmyć i wtedy zaczynają mówić o wartościach. Oczywiście można powiedzieć, że nie ma nikogo innego, kto by wystąpił i zaczął bronić tych wartości na ulicy, ale ja się zastanawiam, po co wychodzić w ogóle na ulicę. To jest moje oczywiście zdanie, a nikomu nie zabronię. Może sobie każdy wychodzić gdzie chce i robić co chce. Natomiast chciałem powiedzieć, jak skomplikowana od strony politycznej, bo to nie jest tak, że to emocje to nie jest polityka, od strony polityki, która się przekłada na emocje, jest ta sytuacja. Pani grająca gołe baby w filmach strofuje proboszcza parafii świętej Jadwigi i próbuje, mimo tego, że jej rolą jest deprawowanie i szantażowanie, no bo tak to trzeba nazwać, i szantażowanie młodzieży męskiej, nie radzącej sobie z hormonami, albo radzącej sobie w sposób no, nieadekwatny, albo też narzucanie tej młodzieży pewnych wzorów, pewnych zachowań. No bo umówmy się, kogo odgrywa pani Warnke? No dziewczyny gangsterów, panie, które jakby to powiedzieć, nie mają ustabilizowanego życia osobistego. To wszystko jest pewien wzór. I to nie jest rola i przekaz skierowany do kobiet, bo kobiety sobie jakoś poradzą. To jest rola, to jest przekaz skierowany do mężczyzn, który tych mężczyzn ma zdeprawować i przekonać ich, że zachowania, które kreuje pani Warnke na ekranie są standardem. Nie są. Nie są. Jak człowiek ma 50 lat, tak jak ja to wierzę, nie są. Ale ci chłopcy tego nie wiedzą i oni są wobec tego bezradni. No, myślę, że też nie tylko oni, ale no, na razie jesteśmy przy nich. No więc to jest dziwne i zaskakujące, że goła baba z filmów strofuje proboszcza i próbuje się wpisać w ukradzioną przez Marsz Równości wrażliwość
i jeszcze mówić nam, co jest, a co nie jest wartością i co, czym tak naprawdę są wartości chrześcijańskie. To jest dość zaskakujące i dziwne i mam nadzieję, że pani Warnke się troszeczkę opanuje i wyhamuje, bo ja nie mam nic przeciwko aktorkom. Niech one robią, co chcą. Ja tych filmów nie oglądam. Obejrzałem sobie film o Mazurkiewiczu, bo Mazurkiewicz mnie zawsze ciekawił. Film Wegi oglądałem we fragmentach, a niestety te fragmenty były na tyle tak pocięte, że w zasadzie widać było w nich tylko panią Warnkę w rozmaitych konfiguracjach z różnymi osobami. Nikt nikomu nie zabrania grać, nikt nikomu nie zabrania wypowiadać żadnych kwestii, ale trzeba też mieć poczucie ironii. Bo pani Warnkę zapewne jest osobą, która żyje w rzeczywistości ironicznej. I ona dobrze wie, że to wszystko są takie żarty i tam mrugamy okiem. Nikogo dzisiaj już żadna goła baba nie jest w stanie ruszyć. Tu bym polemizował. I w ogóle nie ma o czym gadać. Jednak jest, bo rzeczywistość ironiczna może być zawsze pogłębiona. I są takie pokłady ironii, a największym ironistą jest Pan Bóg. Są takie pokłady ironii, o których się pani Warnkę nie śniło. I oby nigdy nie musiała się wśród takich okoliczności ironicznych, o jakich ja teraz myślę, obudzić, bo może się zdziwić. No ale na razie życzymy jej powodzenia. Mamy tylko taką prośbę, żeby już więcej nie zabierała głosu, żeby goła baba nie zabierała głosu w sprawie wypowiedzi proboszcza z parafii świętej Jadwigi i z innych parafii, bo to już nie jest ironia, tylko szyderstwo i nie koresponduje ani z wrażliwością kibiców, ani z wrażliwością Marszu Równości. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Oczywiście nikt mnie nie musi słuchać, ja tu nie roszczę sobie żadnych praw do tego, żeby komuś cokolwiek narzucać, ale mam potrzebę, żeby wypowiedzieć swoje zdanie na ten właśnie temat. Też mogę to zrobić. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.